Cześć, z tej strony Psychol w biznesie. Dzisiaj zajmę się tematem ważnym dla mnie, ponieważ go doświadczyłem i myślę, że dla młodszej części publiczności ten temat będzie równie ważny, a mianowicie w jakim wieku założyć firmę, czy każdy wiek jest dobry oraz co zrobić i czy tak jest, że jak jesteś młody, to traktują cię jak młodego. A więc zaczynamy. Słuchajcie, ja założyłem firmę w wieku około 26 lat, czyli dla osób, które mają 40 lat, jestem gówniarzem, byłem gówniarzem, teraz trochę lat minęło, dalej jestem młody, czasem spotykam się z czymś takim, że jednak jestem gówniarzem, ale też w wieku 26 lat zająłem się firmą o profilu szkoleniowym, doradztwem biznesowym, także już musiałem mieć jakieś zaplecze wiedzy, jakieś doświadczenie, które budowałem od najwcześniejszych lat mojego życia i czasem musiałem walczyć, pokazywać, że jednak nie jestem gówniarzem. Słowo gówniarz będzie dzisiaj słowem kluczem na podcaście. Jeżeli kogoś urażam, przepraszam. Więc możemy zastąpić to słowo ewentualnie słowem młody. Słuchajcie, macie 18-20 lat, chcecie założyć swoją pierwszą firmę, nie chcecie działać na zasadzie kupowania kryptowalut, jak inwestować na giełdzie albo dropy na Allegro, bo tego jest pełno. Chcielibyście założyć jednak firmę produkującą coś bądź pomagającą komuś. W urzędzie będą traktować was troszeczkę bardziej jak młodego, bo jednak różnicie się nawet z wyglądu, z myślenia, zachowania, ze sposobu wypowiadania od 40-latka. Będziecie chcieli wziąć leasing, no, załóżmy na samochód, na maszyny, to przy podpisywaniu umowy, okej, traktują was jako prowizję, tak, bo płacicie tej osobie, w sumie bank płaci prowizję od udzielonej pożyczki, ale gdy dochodzi już do jakichś tam przewinień, tak, musicie działać, sprawy wewnątrzfirmowe załatwiać, no to już jest inaczej, bo no młody może to zrobić. Na młodym można więcej sobie pojeździć, powyżywać się. Więc słuchajcie, będziecie mieli podgórkę, wiek gra na waszą niekorzyść. No i okej, możecie się w tym momencie poddać. Ja uważam, że nie warto, warto jednak robić cały czas. I co? I zaczynacie działać, przychodzi do was pierwszy klient, drugi klient i macie dwie opcje do wyboru. Możecie być hiperprofesjonalni, ale no w oczach moich ktoś, kto jest on i ma 18 lat i stara się być bardziej profesjonalny od profesjonalnego profesjonalisty, wygląda dość komicznie. Macie drugą opcję, być sobą. I ta opcja najlepiej będzie się sprzedawała w kontakcie z klientem, ponieważ klient poczuje was, że to jesteś ty. Ty masz na imię tak i tak, zachowuje się tak i tak, to cię identyfikuje. Nie biorę pod uwagę trzeciej opcji, czyli zachowuje się jak młody czy gówniarz, no bo w biznesie jednak tak nie wypada. No i warto też zaznaczyć, że jest coś takiego na rynku, jeżeli działacie w branży face to face, że każde pokolenie ma swoich kolegów, można to tak nazwać. I roczniki 60. będą korzystały z usług ludzi z roczników 60., 70. z 70., 80. z 80., 90. tak naprawdę wchodzą na rynek, zaczynają zdobywać rynek, no a roczniki 2000 no za jakiś czas będą wchodziły, tak? Także też warto wziąć pod uwagę, że jak jesteś młody i chcesz komuś świadczyć usługi, na przykład doradztwa, będę mówił o sobie, no to jednak osobie z rocznika 60 będzie mi ciężej to robić. Dlaczego? Bo będzie widział we mnie syna, no wnuka nie, ale syna. Także też będę dla niego gówniarzem, będę młodym. Czyli już zaczynamy widzieć ten problem tego naszego wieku. Jeżeli zajmujecie się handlem internetowym, okej, nie macie tego, ponieważ nie widzą waszej twarzy.
Nie widzę waszej twarzy, widzę tylko NIP, tak, nazwę sklepu, połączenie z Allegro i możecie działać. Tutaj nikt was akurat nie będzie oceniał. Także jaki wiek jest najlepszy, żeby zacząć firmę? Słuchajcie, im będziecie młodsi, tym więcej będziecie popełniać błędów, ponieważ nie macie tego doświadczenia. Ale gdzie macie zdobyć to doświadczenie, jeżeli nie na popełnionych błędach? Także ja zachęcam każdego, jeżeli tylko ma ochotę i wolę, by próbował. Bo lepiej się sparzyć bądź zobaczyć, że to jest dla was bądź nie w wieku 20 lat, niż mieć niespełnione marzenia i w wieku 50 lat próbować albo się zastanawiać, że można byłoby kiedyś spróbować, no ale teraz no, mam swój pogrzeb, tak, no już nie spróbuję, bo nie żyję. Nie robimy czegoś takiego, tak? Jeżeli chcecie, lepiej spróbować niż żałować. No i ten wasz wiek jednak będzie definiował wasze postępowania, ponieważ myślicie inaczej. Każde pokolenie myśli inaczej. Ja mam teraz taką okazję pracować z młodzieżą. Tak, wiem, usługi biznesowe, a pracuję z młodzieżą. I wiecie co? Ja się od niej uczę. Ja się od niej uczę i staram się uczyć od nich cały czas, ponieważ każde pokolenie myśli inaczej, używa innych aplikacji, inaczej pojmuje świat. Okej, może 10-latek czy 15-latek teraz nie będzie moim klientem. Może będzie nim za 10-15 lat. Może właśnie teraz jestem na dobrej drodze zrozumienia ich, żeby móc zdobywać świat albo budować świat dla nich, tak? Także warto jest nie siedzieć w tym hermetycznym swoim środowisku, w którym siedzimy i nie widzimy, co jest za oknem, bo jest wygodnie, mamy strefę komfortu, nie boimy się jej opuścić. A może warto jednak rozszczelnić to okno? Ba, może nawet je uchylić. A jak uchylimy, głowa gdzieś za okno powędruje, popatrzymy, kurczę, tam też jest świat. Warto jednak przejść się na spacer, nawet w taki jesienny poranek. Przejść się, zobaczyć, czasem deszcz spadnie, czasem słońce zaświeci. Warto. Także sami widzicie, że wiek definiuje nasze postępowania. Też chciałem wam powiedzieć, jako osoba z lat 90., tak, bo urodziłem się już w latach 90., na początku lat 90., i prowadząc zajęcia z ludźmi, którzy mają 17 lat. 17 lat, czyli praktycznie dorośli ludzie. Pytasz się, co to jest gadu-gadu. Pytasz się, czy kojarzą nawet naszą klasę. Nie kojarzą, nie używali. Patrzą się na mnie jak na relikt przeszłości, a to jest raptem ile? 10? Kilkanaście lat różnicy między nami? Straszne. Ale w moich oczach, w mojej strefie komfortu patrzę na nich, no kurczę, no pamiętam o swoich przeżyciach, oni są niewiele młodsi ode mnie, powinni wiedzieć, czuć ten sam klimat. No nie, tutaj też jest kwestia tego wieku. I jest odwrotnie, jeżeli jesteście młodzi, a chcielibyście zdobywać rynek osób starszych, 30, 40, 60, 80-latków, oni też mają inne przyzwyczajenia, inną strefę komfortu. Przez ostatnie kilka, kilkanaście lat zbudowali tą swoją szklaną bańkę wokół siebie i nie chcą jej opuszczać ani zbijać szklanych sufitów. Nie. To wy musicie pokazać im, że jesteście przydatni. A w jaki sposób jest to najlepiej zrobić? Zaimponować im. Pokazać, że jednak nie jesteście gówniarzami, tylko jesteście młodym, który ma jakąś wiedzę, jakąś treść do przekazania im, bądź magiczny produkt, bez którego oni marnowali swoje życie. I wy, mając ten produkt, możecie im pokazać, że jednak będzie im się lepiej żyło. Także wyrobiłem się w 10 minut, a już praktycznie za chwilę minie 10 minut mojego mówienia. Tak jak mówiłem, starałem się, żeby podcasty były krótkie, zwięzłe. Więc jeżeli masz coś do dodania, proszę Cię, napisz w komentarzu,
Co uważasz odnośnie wieku w biznesie? Jakie problemy bądź korzyści dało ci to, że masz tyle lat, ile masz? Podziel się opinią, doświadczeniem. To, że nam napiszesz, może nam ułatwić życie. Ja się podzieliłem z tobą. Mam nadzieję, że ty też się podzielisz. A przy okazji chciałem was zachęcić do subskrypcji kanału Psychol w Biznesie na YouTubie. Jestem też na Instagramie, jestem też na Facebooku oraz na TikToku. No i do odwiedzania playlisty Edukacja na TikTok, w której staram się edukować właśnie młodsze pokolenie z pojęć biznesu, żeby już na starcie wiedzieli chociażby, co to jest PKB. Także dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu. Do zobaczenia w kolejnym podcaście na Edukacji na TikTok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej.